No i witam w kolejnym odcinku moich tam rozważań. To jest kartka z poprzednich. A teraz jest coś z poprzednich tam rozważań. Tam nie patrzcie na to. Dziś o tym nie będę mówił. A że jestem leniwy, to po prostu użyję starej kartki. No i co mnie dziś tak. I ogólnie nie tylko dziś. Zastanawiało, to mnie zastanawiał właśnie, jak to by nazwać poetycko. O, właśnie. Iluzja. No właśnie, bo Kościół katolicki i ogólnie tam filozofowie twierdzą, że wolna wola, że my jesteśmy wolni. Chociaż są tacy ludzie jak Hegel czy Platon, którzy właśnie tam piszą o demonie państwowości, gdzie trzeba tam dzieci oddawać państwu, tam państwo wychowuje i tak dalej. Jednostka to jest nic. On musi służyć jednostce i tak dalej, i tak dalej. No i teoretycznie determinizm też troszeczkę tak walczy z tą wolną wolą, no bo jakby nie patrzeć, wolna wola to jest wolność, tak? Wolność od wszystkiego, od różnych czynników zewnętrznych, a nie, że tam wolność myśli. No i wiem, może zabrzmi jak libertarianin, ale w moim mniemaniu wolna wola to jest naprawdę taka wolność, że od wszystkiego, że żaden czynnik zewnętrzny nie jest na mnie wpłynąć. Ja to rozumiem jako wolną wolę. No problem taki, że determinizm tu znowu mówi, że my. No właśnie, aż napiszę. Determinizm to jest pogląd filozoficzny tam, że świat wpływa na nas, my tam troszeczkę na świat, ale generalnie to powinniśmy służyć światu, bo tylko praca na rzecz świata ma sens i tylko to się liczy, a jednostka to tam na drugim planie albo trzecim. No i to nie ukrywam, że no troszeczkę gryzie się z tą wolną wolą, tak? Wolna, tak jak mówiłem, ja tu może zabrzmieć jak libertarianin, ale właśnie jako naprawdę prawdziwą wolność, a ten determinizm, ten heglowski, czy nie wiem, to już z wolną wolą się kłóci. Tak, czyli mam konflikt między jednym a drugim. Aż nawet to przy znak nierówności napiszę. No i nie ukrywam, że ten determinizm dość duże żniwo ma w dzisiejszym społeczeństwie, bo często się mówi, że tam, a dla twojego dobra tam zabierzemy ci to, damy ci to, dla twojego, dla naszego dobra, jakieś tam piece, samochody, coś tam, podatki, że koniecznie dla ciebie. Tak, ten demon państwowości deterministyczny mówi. No i nie ukrywam, że to jest sprzeczne z wolną wolą, ale dobra, tutaj ja o iluzji napisałem, a nie tam, że samym fakcie istnienia lub też nie, ale o iluzji istnienia, a nie istnieniu. No i o co mi chodzi z tą iluzją? No bo większość ludzi powie, że ja jestem wolny tam od dużej liczby czynników tam ziemskich, że ja to tam mogę sobie, nie wiem, wziąć kredyt, pójść do szkoły, nie pójść, tam kupić to, kupić tamto, jestem wolny. Jest najważniejsze, że mogę sobie głosować. O, to jest właśnie. Że ja mogę do urny pójść i jestem wolny. Co jest. No nie ukrywam, że przy dzisiejszym progu wyborczym to nawet jak nie dość, że zarejestrować listę, to nie mogę sobie jednej osoby, tylko muszę całą listę. Ten polski system wyborczy to jest ogólnie jakiś dramat. Wolałbym jednomandatówki. I wolałbym. No, jednomandatówki, po prostu jednomandatówki. Nie będę tam się już dużo rozwodził. Oczywiście okręgi wtedy są mniejsze, ale w jednomandatowych macie jedną listę i sobie wybieracie kogoś. Nie ma, że tam lista taka, śmakowa. No, po prostu sobie jednostkowo dobieracie ludzi. A przy dzisiejszym doncie, gdzie macie tam różne tam regiony i trzeba listę, pełną listę. Nie to, że jedną osóbkę, tylko całą listę trzeba.
Jeżeli jesteście jakimś człowiekiem ze swoją myślą, to musicie znaleźć hałdy ludzi, którzy kurde się pozwolą wpisać na te listy. Bo inaczej was w ogóle PKW nie zarejestruje. Wy musicie mieć tam, nie wiem, 30, 40. Znaczy. Ja podejrzewam, że tam trzeba mieć przynajmniej tyle osób, co mandatów w okręgu. Czyli jak jest 12-mandatowy okręg, to trzeba 12 osób na liście. Ale nawet to, 12 osób, gdzie wy jesteście samotnym człowiekiem z jakąś tam myślą polityczną, bez żadnego zaplecza, no to co, musicie, kurde, po jakichś znajomych, nie wiadomo o czym. Właśnie doktor Jan Przybył o tym wspominał, że nawet na listy wyborcze ludzi nie ma. Ogólnie z kadrami, jeśli chodzi o takie małe nurty, jakieś formacje polityczne, to jest problem, bo my żyjemy w jakimś tam dogmacie wielkich partii, głównego nurtu i taka to jest właśnie wolność. Tak wolno, 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 kurde. A praktyka pokazuje co innego. Że nie możesz wyegzekwować tej wolności. O, właśnie. To jest kolejny problem iluzji wolności. Orwell często powiedział tam, że wolność to jest dopiero wtedy, kiedy możesz mówić to, co ci się nie podoba, to, co się innym nie podoba. O! I to jest prawdziwa wolność, no bo tak naprawdę jak żyjemy w jakimś, kurde, konstrukcie tam fajnizmu, że można to, 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 to jest zakazane, że to nie wypada, to, 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 tam. To jaki jestem wolny? Jestem spętany tak naprawdę. No i teoretycznie ja powiem, że też jestem wolny człowiek. Mogę wcisnąć X i skasać ten kanał, no ale tego nie skasuję, bo nie dość, że wy widzicie ten film, to jeszcze zamierzam inne wrzucać. Jestem spętany myślą właśnie tego mojego determinizmu, żeby innym ludziom mówić to, co myślę. I już nie mogę skasować mnie, bo jestem już jestem ściśnięty myślą tą deterministyczną, tak? Jaka to ta moja wolność? No ale właśnie. Wolno, oj. Wolność od presji, bo no, nie ukrywam, że ja w szkole, raz pamiętam, było coś takiego, te połowinki. Ja napisałem, że mnie tam nie liczcie, bo ja tam nie idę. I tam później było, że a jedna osoba się złamała i wszyscy poszli tam. No, i to taka kurde wolność, także ma być fajnie, że bądźcie w grupie wy wszyscy, a jak chcesz wyegzekwować tu swoją wolność, tak, czyli to taką realną, nie tą nominalną, bo nominalna wolność to jest właśnie ta iluzja, że żyjemy w abstrakcji, że wolno ci, ale jak zrobisz, to już ci nie wolno. Taka to ta wolność. Pomidorami, znaczy nasionami pomidorów handlować nie wolno. Wyrażać to, co się chce do końca też nie wolno. Bo a to cię zaszczuje jakimiś ośrodkami monitorowania, a to to, a to tamto, a ktoś cię poda, że wolność słowa, taka wolność słowa, ale jak coś powiesz, to już pójdziesz do sądu, no. Tu jest paradoks. I też pamiętam taki film amerykański. No już trochę starej daty, on często się w telewizji pojawia. Oj, ale brzydko pisze. No dobra, napiszę i pokażę. Ten film to byli Władcy Umysłów. I tam mniej więcej chodziło o to, że byli tam ludzie w gajerach, którzy mieli jakiś tam plan odgórny. Oni wszystko tam ludziom narzucali, tak wiecie, w białych rękawiczkach, a ludzie myśleli, że oni są jak w jakimś Matrixie. Że oni są wolni, że oni mogą wszystko robić. A później ma się ten typ w tym kapeluszu mówił temu człowiekowi ze świata, z tego Matrixa, że jedyne co możesz sobie, znaczy decydować nad sobą, to wybór pasty do zębów, jakiego smaku, czy tam, nie wiem, producenta wybierzesz, a tak to wszystko inne to jest zaplanowane przez nas, ukartowane przez nas i ty wszystko, kurde, wykonujesz. I teoretycznie to jest ciekawe, że ten plan tych typów, tych władców, to był dla dobra ludzkości, żeby dobrze się żyło. I co jest ciekawe, to nawet oblanie się kawą było ukartowane przez nich. To coś niepozornego właśnie tam było, że ten główny bohater filmu miał się oblać kawą, pójść do pralni i coś tam się miało zająć. I cały ciąg przyczynowo-skutkowy. Ukartowany. Jaka to wolność? No. I my tak naprawdę żyjemy w takim jakby filmie. No oczywiście
Nie od jakiegoś, to nie wiem, podwymiaru jakiegoś zaginania praw fizyki, jak w tym filmie, ale obejrzyjcie sobie, naprawdę. Bardzo możliwe, że on już jest spiracony w internetach, to tym bardziej macie szansę obejrzeć ten film. Ale wracając do tej iluzji wolności. I kurczę, mi myśl wyleciała. Dobra, przypomniałem sobie. Pewnie kojarzycie rozkład tam prawdopodobieństwa, że tam, że takie coś ma tyle szans, takie coś ma tyle szans, a tam. I pewien Niemiec wymyślił graf tam dzwonowy, coś takiego, to wygląda to mniej więcej. Oj. Coś takiego. Tutaj macie oczywiście oś X, tutaj tam Y. I o co chodzi? Zawsze jest tak, że środkowa wartość, znaczy w większości przypadków losowych, środkowa wartość ma największe szanse bycia. I pomimo, właśnie ten twórca tego grafu powiedział, nieważne jak bardzo losowy jesteś ty, nieważne jak daleko tu czy tu pójdziesz, i tak wypadkowa całego społeczeństwa będzie o taka. No to jest w sumie paradoks, że pomimo tej swojej tam wolności, egzekwowania wolności, i tak podążamy za aksjomatami społeczeństwa. I się właśnie trzeba zapytać, czy my aby na pewno jesteśmy wolni? A jeżeli my podlegamy temu aksjomatowi tego rozkładu, to jaki to jest ten wolny? Jest to tak naprawdę w jakiejś takiej iluzji wolności. Bo nie mogę wyegzekwować tej wolności. To jaka to wolność? Marna jakaś taka, nominalna co najwyżej. I co jest ciekawe, ja jako dziecko, no każdy był dzieckiem, pewnie słyszał, że to, tego nie, zwłaszcza jak ktoś obcy pouczał, że tamtego nie, to prawie zawsze młodzież się zapiera. I większość powie, że a to tam moje, widzimisię, wolna wola. Jaka wolna wola, jak to proceduralnie każdy nastolatek tak robi. Tak, aż nawet o, napiszę. Proceduralny. Łodzie. Oj, znowu brzydko pisze. No tak to jest się patrzeć ten telefon, ale. Proceduralne zapieranie się młodzieży. To jest właśnie taki aksjomat ludzki, że nieważne co młodzieży wtłaczasz, jak wtłaczasz, zawsze będzie się zapierać. Proceduralnie właśnie. Nieważne co to by to było, zawsze się zaprze, uprze. Naprawdę rzadko kiedy się zdarzają przypadki jakieś odgięcia od tego, ulegnięcia temu Matrixowi. Naprawdę to jest na palcach można policzyć. I wy twierdzicie, że to jest wolna wola, że to jest właśnie wasze widzimisię. Jakby proceduralnie, niczym jakimś aksjomat się wyginacie pod jakieś, nie wiem, z uległości zdeterminowane genami, jakieś, nie wiem, presja otoczenia. I czy aby na pewno jesteście wolni? Według mnie to wolność się kończy tam, gdzie mogę ją wyegzekwować. I to jest prawdziwa wolność. A wszystko inne to jest iluzja. I zostawiam was z tym. Dziękuję za uwagę.